Okej, okay, a jesteś rolnikiem czy rolniczką, jak z feminatywami? Powiem ci szczerze, że teoretycznie jest mi to obojętne, ale dobra, jestem rolniczką. Wiem, że teraz jest na to taki mocny trend. Ale ja się pytam zawsze, bo tak, nie wszyscy chcą. Nie przywiązuję wagi do tego, ale spoko, mogę być rolniczką. Dobra. Bardziej, jestem chyba bardziej przedsiębiorczynią niż, rolniczką. Ale w sumie nie jesteśmy takim tradycyjnym gospodarstwem, wiesz, z pokolenia na pokolenie, gdzie tam się dziedziczy pole, dom i tak dalej, nie? Gdzie tam rodzice dzieciom przepisują całe gospodarstwa po dziadkach. Uczą ich, jak funkcjonować w tym specyficznym klimacie. Ja po prostu wymyślałam sobie biznes, że chcę to robić, nie? Bo tak jakby nie zastanawiając się, czy mi się to uda, czy ja w ogóle coś o tym wiem, czy ja umiem. Nie, no po prostu zaczynam, a nauczę się jak przyjdzie. Po kolei będę się uczyć wszystkiego, nie? I dużo osób chciałoby żyć może tak jak ja, robić tak jak ja, uprawiać i tak jakby sprzedawać to. No ale niestety mamy takie przekonanie, że z rolnictwa nie da się żyć. W sensie, że w społeczeństwie pokutuje taki stereotyp, że z tego się nie da wyżyć. No ale chyba się da. No nie wiem, ja tam nie narzekam. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost. Nagranie i produkcja Studio Plac.